8 października o godzinie 12 tutaj przed remizą OSP Marki rozpocznie się kampania społeczna pod tytułem Piłeś, nie jedź. Chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jak wiemy, alkohol nie sprawia nic dobrego. Bywają wypadki, gdzie kierowcy bywają pijani i niestety są też wypadki śmiertelne. Także my zachęcamy, żeby reagować na takie sytuacje, kiedy się widzi jakieś dziwne zachowanie na drodze. Chcemy pokazać, oczywiście wszystko pozorowane, wypadek. Tam będą nasi poszkodowani i tak dalej, wszystko będzie pozorowane. Ze sztuczną krwią włącznie, także też będzie widowiskowo. Czyli realistycznie. Tak, dokładnie, dosyć realistycznie. Nasi strażacy tutaj z remizy OSP Marki, przed którą właśnie jesteśmy, będą mieli okazję, żeby poćwiczyć właśnie taką sytuację. Widzowie, którzy będą na miejscu, zobaczą faktycznie, jakie coś wygląda, bo wiadomo, nikt się nie zatrzymuje na drodze na szczęście, nie obserwuje takich wypadków. Zdarzają się takie sytuacje, że przez to się robią korki, ale to też jest już osobny temat. Także myślę, że tutaj kto to zobaczy, dotknie faktycznie oczami, jak to faktycznie wygląda. Kurczę, zastanowi się dwa razy, czy faktycznie potem alkohol jest warto siąść za kierownicę. Czy wybór samej miejscowości, mówię o markach, jest przypadkowy, czy stanowi o tym bliskość chyba z najbardziej niebezpieczną trasą w Polsce? Myślę o trasie S8. Myślę, że na oba pytania odpowiem twierdząco, bo tak, ze strażakami z OSP Marki znamy się już dłuższy czas, już nie jeden materiał realizowaliśmy. Przyjaźnimy się tutaj i z burmistrzem, i z gminą, i z chłopakami ze straży, także myślę, że ta współpraca będzie jeszcze dalej kontynuowana. Trasa S8 jest jaka jest, no niestety, tych zdarzeń jest coraz więcej. Też w nich czasami bierzemy udział jako reporterzy, tak żeby widzimy, co się dzieje i to też mam nadzieję, że jakikolwiek będzie miał wpływ na poprawę tego bezpieczeństwa. To, co właśnie będziemy robić. Czego Państwo jako stowarzyszenie oczekują? Oczekujemy myślenia przede wszystkim. Od kierowców myślenia, rozsądku i żeby troszeczkę się czasami ograniczyli, bo nie warto. Naprawdę nie warto i już był nie jeden przypadek w Polsce, że nie warto pić i siadać za kierownicę. Oczekujemy też frekwencji, bo mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi tutaj się do nas przybędzie, porozmawia z nami, zobaczy faktycznie, jak to wygląda i będzie mogło tego doświadczyć w taki na szczęście delikatny sposób. Najbardziej delikatny, jaki to jest możliwe. Czy jeszcze jakieś atrakcje dla tych, którzy zdecydują się przyjść i obejrzeć, Państwo przewidujecie? Z takich atrakcji dodatkowych to szczerze mówiąc chyba nie, ale to już myślę, że kwestia na bieżąco, co się będzie działo. Jeżeli strażacy zaproponują, można obejrzeć sprzęt, można wejść do samochodu, jak najbardziej. To już wszystko zależy od nich. Ja myślę, że to też jest dużą atrakcją dla dzieci, bo jednak dzieci lubią te tematy strażackie, mundurowe czy policyjne, także myślę, że to też dla nich będzie ciekawe. To jeszcze raz poproszę, stowarzyszenie zaprasza na imprezę. Kampanię pod tytułem Piłeś, nie jedź, 8 października, godzina 12. Do zobaczenia w markach.